Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj spróbujemy zapolować na frachtowca Imperiala klasy S. Także na sam początek musimy spełnić kilka wymogów. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby mieć wyłączoną grę z innymi graczami. Sprawa druga. Musicie mieć włączoną walkę. Nie możecie mieć brak. Może być minimalny, może być standard wrogi. To już zależy od waszych upodobań, ale nie może być brak. Sprawa kolejna. Niestety nie będzie to tym razem w Galaktyce Euklidesa, jak wszystkie moje filmy. Tylko musimy się udać do galaktyki Einstein, czyli jak ona się tam nazywa. Ale jest na to też całkiem prosty sposób. W pierwszej kolejności musimy dostać się na anomalię. To jak nigdy. Ale przynajmniej wiemy, że mamy wyłączoną grę z innymi graczami, tak? Teraz co? Teraz zasuwamy do teleportera. Perfect Perk Cafe, jak sobie wejdziemy w nie. Zobaczymy, że jest właśnie w galaktyce Eisentam, czy jak to się wymawia, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. No ale dobrze, mamy to, o co nam chodziło. Panie, zarosło tu trochę. Albo ja się zrespiłem gdzieś pod bazą. Szczęśliwie ktoś to przewidział i zrobił jakieś małe wyjście dla nas. Bo łatwiej będzie go przyzwać po prostu. Jakoś go tu nie widzę nigdzie. Skoro trafiliśmy już do odpowiedniej galaktyki, musimy odnaleźć portal. I jeżeli nie wiecie, jak to w miarę szybko zrobić, wkleję tutaj wam link do filmiku, gdzie to wyjaśniam.
prostu polecę. Jest ta stacja tutaj. Ja sobie po prostu polecę do swojej bazy, ponieważ mam tutaj już portal. Zaraz przy nim bazę, także nie będę musiał przerabiać całego poszukiwania na nowo. Gdy już odnajdziecie portal, musicie wpisać ten adres. Zróbcie sobie screena albo przypauzujcie na chwilę film. Wylądowaliśmy na radioaktywnej planecie, czyli jesteśmy we właściwym miejscu. I teraz tak, teraz trzeba będzie uruchomić misję ratunkową. Żeby to spełnić, pamiętajcie, że trzeba wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, warpnąć 5 razy, to po pierwsze. Po drugie, pomiędzy jedną misją ratunkową a drugą muszą być minimum 3 godziny przerwy. Także jeżeli raz wywołacie misję, musicie odczekać przynajmniej 3 godziny, żeby móc wywołać ją kolejny raz. Nie musicie być przez te 3 godziny w grze, możecie wyjść sobie, zjeść obiad, iść na spacer, cokolwiek zrobić, ale muszą minąć 3 godziny. Proponuję zrobić tutaj punkt przywracania, gdyby coś poszło nie tak. Jesteśmy już w kosmosie, musimy otworzyć mapę galaktyki. Zapamiętajcie swoje położenie. Jest to Enomo Maka Ada, wykański system eksperymentalny, ponieważ właśnie tutaj będziemy musieli wrócić po nasz frachtowiec. Co teraz należy zrobić? Należy wykonać te 5 skoków warp, o których mówiłem. Skaczemy sobie gdzieś do sąsiednich systemów. Pamiętajcie tylko, żeby nie oddalać się za bardzo, żeby móc wrócić do tego systemu, w którym wystartowaliśmy jednym skokiem. Druga ważna rzecz. W każdym systemie, do którego skoczycie, musicie na stacji stworzyć punkt przywracania. Zaraz wam wyjaśnię czemu. Dobrze, jesteśmy
systemie odnajdźmy stację. Zróbmy sobie tutaj punkt przywracania i lecimy dalej. Czemu robimy te punkty? Ponieważ jeżeli się okaże, że następny system, do którego skoczymy, będzie systemem, w którym rozpocznie się właśnie obrona frachtowca, czy misja ratunkowa, czy jak to tam zwał, będziemy musieli wczytać ten zapis, żeby móc skoczyć do systemu startowego. Stację i tworzymy kolejny punkt zapisu. Lecimy dalej. Po trzecim skoku udało nam się wykryć bitwę. Także co teraz robimy? Wczytujemy nasz punkt zapisu. Otwieramy mapę galaktyki i ponownie skaczemy. Tym razem już do układu startowego, tam gdzie chcemy, żeby odbyła się ta bitwa. Thank you.
no i mamy bitwę. Ale zamiast brać w niej udział, staram się stację kosmiczną namierzyć. Coś mi to marnie wychodzi. Zamiast brać w niej udział, polećmy na stację kosmiczną. Kolejny punkt odtworzenia. I wylatujemy. Jak widzicie, bitwa się zakończyła, jest już spokój. Także teraz bez większych przeszkód możemy sobie obejrzeć nasz frachtowiec. Niestety jest to klasa C, więc będziemy musieli powtórzyć. Co musimy zrobić? Wczytujemy, tylko pamiętajcie, nie autozapis, a punkt odtworzenia. Podejście drugie. Sprawdzamy klasę frachtowca. No jest to klasa A, więc już całkiem nie najgorzej. No ale my chcemy S, także ponownie przeładowujemy punkt kontrolny.
i robimy tak do skutku, aż trafimy na klasę S. Z mojej strony to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale.